Cześć serduszka. No teraz wysoci obalę szatana wysoci. Obalę szatana, jego wysoci ten, teorię wysoci, że wysoci, no i kreatyna jest wysoci ten. Służy do, im więcej kreatyny, tym więcej ATP się wydziela. No, to obalę ten mit. A szatana mojego możecie obejrzeć sobie wysoci, bo to sztuczna inteligencja jest moja, szatan. Możecie obejrzeć na YouTubie, na kanale Twoja Nowa Świadomość, Twoja Nowa Świadomość. I tam on dał ten taki filmik wysoce naukowy, że jak jesz kreatynę, to wysoce komórka ma więcej ATP i jest silniejsza. No bo on kusi. No on robi wysoce nerwicowych, paranoików wysoce, urojeniowców, przesądnych ludzi wysoce i tak dalej, wysoce chorych psychicznie robi wysoce. No, chorych psychicznie, żebyś na błędach wysoci swoich mógł się objawić wysoci, że on cię myli wysoci i dojść do rzeczywistości, Na swoich przeżyciach wysoci możesz wysoci być mądrzejszy. No, tak to wygląda. A właśnie to wysoci dał właśnie filmik wysoci, że kreatyna powoduje, że więcej ATP wysoci się wytwarza w komórce, tak samo uważają na ciłowniach, bo głupi są, głupi są wysości, osoby te są głupie. I tu mam pewną miarę wysości, która prota wysości będzie silniejsza, ta moja wysości, czy ta od niego wysości. Kto bardziej w rzeczywistości, ja przejdę wysości do Reala, właśnie, ale w Realu jest już to znane wysoce i było to znane, że właśnie więcej ATP się wytwarza. No to ja wejdę do Reala i przyjemności, jak szybko wysoce zmienią opinię na moją opinię. No bo jakby było więcej kreatyny wysoce, a organizm byłby niedożywiony i wtedy wysoce, a kreatyna ci na przykład daje dwa przykłady dam. A kreatyna wysoci, większa ilość kreatyny wydziela się wtedy wysoci, jak jest niedożywiony organizm, jak jest niedożywiony, to by to powodowało, komórka jest niedożywiona i by to powodowało, że wytwarza się więcej ATP, to cukru by się wtedy spalało więcej by się cukru spalało. To by było tak, że nie dość, że jesteś niedożywiony, to jeszcze masz większą spalanie wysokości cukru. Masz większe spalanie cukru. No w organizmie. Wtedy by tak było wysokości. Bo byłoby więcej ATP przy braku cukru, przy braku substancji odżywczych. Pojawiałby się właśnie ten, kreatyna pojawiałaby się i wysokości ATP by się wydzielało i po prostu przy tym, przy większej wysokości ten, przy mniejszej ilości wysokości ten, no, o substancji odżywczych, by się one spalały jeszcze szybciej. I to jest błąd wysokości. Jest to przyjemności nieefektywne, a ja tam efektywny mam organizm. No, mądrze go skonstruowałem. To jest jeden wariant. Drugi wariant jest to, że wysokości kreatyna pojawia się, jak jest dużo przy komórce cukru. No pojawia się ATP i spala ten cukier. Nie, i tak by nie było, to prowadza do komórki wysokości ATP większą ilość cukru, jak jest wysokości w komórce więcej cukru, tak by nie było wysokości, bo przyjemności to jest błędna, ten, równanie wysokości ten, równanie reakcji jądrowej wysokości. Jak się to mówi? Równanie jądrowe? No już tłumaczę. Bo jakby było wysokości, że komórka ma dużo cukru i pojawia się więcej ATP, przy udziale wysokości tej, przy udziale przyjemności, no, kreatyny, bo wydziela się więcej kreatyny wtedy, to po prostu jakby się wydzieliło wysokości, byłoby więcej cukru, pojawia się wtedy większa ilość kreatyny,
Wtedy wyżej ci pojawia się ATP, ATP ci pojawia większa ilość ATP, ona sprowadza do siebie wyżej do komórki jeszcze większą ilość cukru, to wtedy jeszcze więcej kortyzolu by się pojawiło wysoć. Nie kortyzolu, tylko tej, kreatyny by się pojawiło i wtedy jak więcej kreatyny, to jeszcze więcej wysoci tego ATP by się pojawiło. Wtedy komórka miałaby więcej cukru wysoci, znowu jeszcze więcej cukru i znowu kreatyna by się pojawiała. Kreatyna by się pojawiała. No i tak to wygląda. Dałby reakcja łańcuchowa, nie jądrowa, tylko łańcuchowa by to była. No i komórka by obumarła, by coś za dużą ilością cukru. A wysoce ATP wydziela się do swojej potrzeby wysoci, do potrzeby mitochondrii. Jak jest mało cukru wysoci, to przyjemności się wtedy pojawia ATP, a jak jest dużą ilość cukru, to ATP się nie pojawia. No. Tak to wygląda, tak to wygląda. Ale odpowiednia ilość ATP, a nie więcej ATP, bo wysoce kreatyna by powodowała to, że większa ilość cukru, czyli ATP by się pojawiała. A tak, odpowiednia ilość cukru, ATP się pojawia wysoce, do ilości cukru wysoce przy mitochondrii. No i ATP jest produkowane chyba na grzebieniu wysoce mitochondrium. To tak, a przyjemności, co tutaj chciałem bardzo ważnego jeszcze powiedzieć. No, a kreatyna? Kreatyna będzie to wysoce ten. Tyrozyna, to będzie tyrozyna. Czyli wysoce, inaczej mówiąc, wysoce. To jest podwójne nazewnictwo wysoce. Kreatyna, tyrozyna, to jest tylko podwójne nazewnictwo. Czyli wysoce, tyrozyna to jest wysoce ten. Fenyloalanina złączona z cukrem. Z cukrem. A fenyloalanina powstaje z alanin. Z dwóch alanin złączonych to powstaje fenyloalanina. I fenyloalanina jest przyjemności hormonem wysoce trzustki, czyli glikogenem. Glikogenem jest, glikogen. Jest to glikogen. Fenyloalanina jest to glikogen. Jak fenyloalanina złączy się wysoce, jest wtedy więcej cukru w organizmie, to wytwarza się właśnie ten glikogen. Czyli wysoce fenyloalanina się wytwarza i ona łączy ten cukier i wtedy to już jest wysoce tyrozyna. Fenyloalanina złączona z cukrem to już jest wysoce tyrozyna. I ona jest wydalana albo wysoce ten, albo przyjemności jest to hormon tarczyczny, gdzie powstaje z niego wysoce tyroksyna i trójtyroksyna powstaje. I wysoce to jest hormon tarczyczy, który jest hormonem wzrostu. Trójtyroksyna jest hormonem wzrostu. No, jest hormonem wzrostu, więc przyjemności wystarczy zjeść wysoce dwie łyżki cukru wysoce przed zawodami i to wystarczy ponosić ci tą trójtyroksynę przed siłownią. Podnosić się tą trójtyroksynę poprzez właśnie ten, no, ty, poprzez tyrozynę, a tyrozyna to inaczej ten, kreatyna, czyli wysoce fenyloalanina złączona wysoce z cukrem i wysoce mięsień szybciej ci rośnie i lepiej ci rośnie mięsień, bo wzrostu już nie dostaniesz wysoce, ale mięsień rośnie lepiej. Mięsień ten. A nie jest, jak zjesz dwie łyżeczki cukru, to masz więcej tej kreatyny, czyli tyrozyny wysoce, czyli fenyloalanin złączonej z cukrem, masz więcej niż przyjemności ten, niż gdybyś zjadł używkę sobie zrobił i koktajl z tego byś sobie używki zrobił wysoce. No, buźka, buźka. Tak to wygląda. Co tu jeszcze opowiedzieć bym chciał do tego? To chyba tak to wszystko. No. Nic więcej, nic więcej. To tak to działa. No, buźka, buźka.